automatycznie obudować dane. Witamy Pani. Witamy Pani. Dzisiaj reklamówki mamy, proszę Państwa, 22 maja 2014 roku. Reklamówki mamy. Radio Tok FM Ekstra, 22 maja 2014 roku. 22 maja 2014 roku. Informacje Tok FM. Elżbieta Maciej i Krzysztof Kileczuk. Moskwa zapewnia, że wycofuje żołnierzy z granic Ukrainy. NATO odnotowuje faktycznie ograniczony ruch rosyjskich wojsk. Na pewno zmiana tam armia sprawiła władzę i właśnie zawiesiła obowiązywanie konstytucji. Za chwilę także niekończące się polowania na przedsiębiorców polują oszuści, tworząc niby obowiązkowe embargo. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej zapewnia, że żołnierze i sprzęt wojskowy zostaną wycofani z terenów przygranicznych z Ukrainą. W operacji brało udział 20 pociągów i 15 samolotów transportowych. Również sekretarz generalny NATO Anders Kopraszny ten poinformował o swoim profilu na Twitterze, że sojusz odnotował ograniczony ruch rosyjskich wojsk przez granicę z Ukrainą, które mogą wskazywać na początek wycofywania się tych sił. Separatyści ogłaszają stan wojenny w obwodzie ugańskim. Lider samozwańcza i Ługańskiej Republiki Ludowej Walerii Wołotow ogłosił mobilizację i zwrócił się do prezydenta Rosji Władimira Putina o wprowadzenie na teren republiki wojsk pokojowych. Tymczasem wybory prezydenckie na Ukrainie już w najbliższą niedzielę tego samego dnia kulminacja manewrów rosyjskiego lotnictwa przy ukraińskiej granicy. A także w Polsce pełna żona wyborcza, na razie jednak kampania trwa, w niej wątek rosyjski wciąż jest obecny, zwłaszcza sprawa, która budzi ogromne kontrowersje. Czy prezydent Putin powinien zostać zaproszony na uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz? Jedną wątpliwość nie ulega, mówi Janusz Radomowski, jeden katalon na Pomorzu. Prawda o Auschwitz jest taka, że wyzwolony został przez całym i sowieckie. Więc obecność przedstawiciela strony rosyjskiej jest jak najbardziej uzasadniona. Pytanie, czy powinien to być właśnie prezydent Putin? Czy powinno być to zaproszenie dla prezydenta Putina? Byłby tutaj bardzo ostrożny i powściągliwy. Takie wątpliwości ma premier Donald Tusk i lepiej Jarosław Kaczyński. Przeciwnie. To byłby już nie błąd, tylko coś dużo, dużo większego. Zaprosić Putina w tej obecnej sytuacji. Podobnie, nawet mniej dyplomatycznie mówi Marek Siwiec, to było po prostu. To jest właściwie ostatni taki szaniec moralny, gdzie Putin mógłby się znaleźć, ale nie w warunkach, by ma na rękach krew niewinnie zabijanych ludzi. To jednak tacy, którzy powinna są zaprosić wbrew wszystkiemu, bo jak przypomina Paweł Zalewski, w platformie Hitlerowcy wyindziliwał się kilkanaście tysięcy radiowców dzieńców. Na ostatnim latarze przed ewakuacją było ich 97. Marga Gałczyńska, to są. Przygotowanym do wyborów na Ukrainie przejdziemy się dokładnie z informacją za godzinę, wtedy połączymy się z naszą reporterką w Kijowie. Wybory w toku. Władysław Bartoszewski nawołuje Polaków do udziału w eurowyborach. Zdaniem drugiego ministra obecnie sekretarza stanu w kancelarii szefa Rady Ministrów. Każdy powinien skorzystać ze swojego prawa do głosu, chociażby przez wzgląd na szacunek do historii. Nie po to wycieraliśmy się 45 lat z górą w komunistycznym worku fundowanym nam porozumienie w stanie rozwoju, abyśmy w tej chwili, mając 25 lat swobody wyrażania poglądów, ja uważam, że po to między innymi siedziałem 7 lat w komunistycznych więzieniach Pierwoza, żeby różni posłowie i posłanki mogli dowolnie mówić każde głupstwo. Profesor przestrzega przy okazji przez zbyt pochopnym głosowaniem na celebrytów. Wybory do Parlamentu Europejskiego już na Wisłą niedzielę. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Niespokojny kalendarz i tamtejsza armia, która przejęła dzisiaj władzę w kraju, ogłosiła, że zawiesza konstytucję. Na czele państwa stanął generał Krajus Czanocza, który będzie przewodniczył Radzie Wojskowej. Taką informację przekazał w telewizji przedstawiciel sił zbrojnych. Katolac, Wyższa Izba Tajemnicznego Parlamentu oraz sądy mają funkcjonować normalnie. Słuchasz informacji Tok FM. Ministerstwo Gospodarki mówi, to wprowadzanie w błąd, ale prokuratury sprawy umarzają. Chodzi o pisma rozsyłane do świeżo upieczonych przedsiębiorców o wpisie do różnych bank, rejestrów czy katalogów, oczywiście za odpowiednią sumę. Pisma są stworzone tak, by pogubić się w urzędowym języku i uznać, że wpis do bazy jest obowiązkowy. Problem dobrze znają w Ministerstwie Gospodarki, dyrektor Jerzy Nowak. Rozumiemy, że przedsiębiorcy mogą czuć się wprowadzeni w błąd, czytając te pisma i mając wrażenie, że są to pisma urzędowe. A centralny rejestr, nazwijmy to państwowy, jest jeden, a za wpis do niego się nie płaci. Ministerstwo już w prawie 200 sprawach zawiadaniało prokuraturę, ale śledczy odmawiają wstrzymania dochodzenia, albo jeśli śledztwo jest, to ostatecznie je umarzają. Nie, 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 nie,